Witam Pasie Kachowska. Dzisiaj mamy 11 kwietnia. Pszczoły przez cały tydzień miały bardzo piękną pogodę. Bardzo się rozwinęły niektóre. I teraz trzeba będzie pododawać już do każdej rodziny nadstawki bez wyjątków. Które słabsze to po prostu nie będą i zasiedlały i tyle. Które mocniejsze no to sobie wejdą do tej nadstawki i się będą ją powoli odbudowywały. Już u 7 rodzin mam nadstawki i w tych nadstawkach już się tam powoli dzieje. Będziemy patrzeć. Zobaczymy, czy w tej rodzinie jest ta matka, czy tej matki nie ma. Był problem. Od razu dodamy do każdej ramkę pracy. Do tych, co będę chciał trutnie, no to to po prostu dam całą ramkę, a do tych, co nie będę, no to wytnę pół ramki po prostu tego, co przyniosły, świeżego i będę miał miodziek. Widzimy, jest cała ramka na kropu. My tu już pewnie miodu, a mnie interesują inne ramki, tak jak ta. Jest ramka z nektarem, ona nie wiem, czy pójdzie do wymiany. Na razie po prostu ją odłożę. Odłożę sobie ją i będziemy grzebali dalej. Zobaczymy, jak ramki. Tu całe jest zaczerwione na świeżo. Od dechy do dechy, tu gdzie była komórka trutowa też jest. Pszczoły widzimy się już dosłownie wylewają z ula. Powoli zaczniemy walczyć z nastrojami rojowymi. Zapewne się to pokaże już za tydzień. Pewnie pierwsze będą budowały liseczki, mate cipowe. Już będzie 2 dni takiego chłodu. I już pewnie te pokażą się miseczki. Rodziny już doszły do siły, chociaż już się pokazały miseczki. Ja sobie miseczki będę wszystkie wycinał, gdyż ja w tych miseczkach hoduję sobie mateczki i nie robię po prostu z wosku czy z czegoś. Tylko po prostu wycinam, wtopię sobie i fajne są przyjęcia. One i tak odbudują tą miseczkę lada dzień, a raczej lada chwilę, jeszcze dziś pewnie. Czyli budowa miseczek, tu już mamy pierwszą oznakę, że oni coś myślą, coś złe. Że one myślą, żeby lecieć w świat. Może mają mało miejsca. Na pewno mają mało miejsca, gdyż pożytek jest. Silniejsze rodziny dzisiaj dostaną na pewno nadstawki, czyli wszystkie. I te jeszcze silniejsze, czy jak będę przeglądał, będzie dużo pyłku, to dostaną poławiacze pyłkowe, dennicowe, żeby odzyskiwać ten pyłek powoli. Też fajnie rozraja. Pierwsze parę dni możemy mieć mało tego pyłku, potem będzie wzrastało. Z powodu, że zapas się kończy, będą więcej tego pyłku targały. Tu widzimy, jest prawie cała ramka pierzgi. Jeśli następna będzie też całą ramką pyłku, to wyciągamy tą ładniejszą. Tu nie ma. Tu nie ma, ale skoro nie ma, no to... Co tu zrobić? Jak to ugryźć? Na pewno sobie okopcimy i ta ramka pójdzie do wycofania w tym roku. Całkowicie to. Też jest sporo pierzgi. Sporo pierzgi.
sporo pierzgi i ja to robię tak. Biorę po prostu nóż. Tu. Nie wiem, czy to widać. Już się nam plaster łamie. I wycinam taki plaster. Zostawiam go. Tu jest. Zostało zabrane no trochę tej ramki. Miód, który tam jest, zostanie odseparowany. On trafi do odkładów. Tylko musimy wybierać wszystkie pszczoły, żeby nam się nie gromadziły w tym miodzie. One owszem nie są za szczęśliwe, że się im tak gmyra. Spróbujemy miodku. Powiem wam, że jest o dziwo dojrzały, gęściutki. No, teraz będą bardzo złe. I taką rameczkę nie dajemy już skraj, tylko w sam środek gniazda. O tak. Cyrklujemy gniazdo. One za parę dni to praktycznie całe odciągną. Ja już im daję nadstawkę z miodem. A raczej nie nadstawkę z miodem, tylko nadstawkę na miód. Ja używam takie rameczki, to jest cała rameczka, cały korpus węzy na to powałkę. Niech się dzieje. Z każdą następną agrodziną będę robił. Pajączki możemy zakryć. U mnie to tak wygląda. Następna rodzina, gdzie jest nadstawka. Zaraz was przedstawię. Następna rodzina. Dzisiaj święta się zbliżają. To może wszystkim będziemy życzyć przede wszystkim zdrowych, wesołych świąt. No, mokrego poniedziałku nie wiem, czy życzyć, czy można. Ze względu na koronawirusa. Te dostały do końca życzenia. Wszystkiego najlepszego z rodziną, zdrowia, wesołego jajka, no i tego mokrego dyngusa, jak będzie ładnej pogody. Wracając do tematu pszczół, te dostały nadstawkę w środę. Nie nagrywałem, gdyż no nie było czasu. Widzimy. Część już jest odbudowana. Odbudowana i będzie to widać na pewno. Odbudowywana i one sobie to troszeczkę już zalewają, ale mi nie o to chodzi. Takie nadstawki jest dobrze przejrzeć co drugi dzień, czy matka nam nie weszła i nie zaczęła w nich czerwić. Jeśli zaczęła, no to wiadomo, dajemy kratę odgrodową. Jeśli nie, no to mogą jeszcze siedzieć. U mnie jeszcze nie ma jajeczek, to nie dostaną kraty odgrodowej. Widzimy, rodzina jest w fajnej sile. Tu chyba ta ramka była węzy ostatnio dana, ale nie jestem pewny. Zaraz zobaczymy.
Tak, ale tu jeszcze matki nie było, czyli mają miejsce. No i tak im zrobimy więcej tego miejsca. Ta ramka jest z wierzgą. Będziemy patrzeć, czy mają drugą. Jeśli będzie druga taka sama, to zostanie wyciągnięta. To już jest podobna ramka. Chociaż tu od góry wyjadł miód, co im wycharatałem. Na ramieniu przysiadła. Zobaczymy tu. Tu jest cała ramka czerwiu. Podobnie. W każdej na pewno rodzinie dzisiaj zrobimy ramkę pracy na trutnia, gdyż trutień no, musi być w tym ulu. One lepiej miód wtedy noszą. Rodzina nie szuka jakichś tam zwodów, niezwodów. Minimum te parę trutni. Tak z takiej pół ramki to trutni dużo nie ma w rodzinie. Tu jest mateczka. I one nie robią dużo, bo w rodzinach, które będą chciał na matki brał, to trutni będzie więcej. Zobaczymy. Tu też jest cała ramka już zaczerwiona, widzę. Jak najbardziej. Czyli tu mamy czerw na 3-6 rameczkach. Na 6 rameczkach i byle do przodu. Też jest ramka cała pierzgi, czyli kasujemy, która jest lepsza. Muszę ocenić. No lepsza jest ta, czyli tą wycofujemy. A wycofujemy po to, żeby im na wiosnę taką ramkę fajną dać. Więcej śmietełki. Rączką wszystko damy zrobić. Pszczoły. Pszczoły są spokojne. Damy tą. Jakby to zrobić teraz? Przesuniemy całe gniazdo tu. Ja u nich zastosuję inny trik. Mi się oberwała deczko węza, nie duży. Taką rameczkę więcej niech działają, niech mają miejsce, niech robią. Robią, ta była z, ta jest z boku. Czyli jedną ramkę pierzgi już mamy, trzeba będzie ją zakonserwować. Tym miodem, co dziś wyciągnę, to zaleję i będzie wszystko w porządku. No i już z każdą
każdą następną rodziną tak będę robił. Jeszcze coś dogram przy następnych rodzinach. Witamy ponownie. Tu w średniaczku jest coś fajnego, widzę. Zaraz podniesiemy. Tydzień temu, w środę jeszcze dokładałem tą ramkę. Nie było tego. To takie rzeczy bardzo nie lubię, bo jest tu czerw trutowy. Jest jeszcze on zaczerwiony. Znaczy, że jest tu gdzieś matka. Trzeba ją odszukać. Ściągnąć, ściąć to i dać na full. To jest właśnie to trzymanie pszczół na ciasno. Bez sensu. Lepiej trzymać luźno. Nie mamy takich niespodzianek. Jeszcze dłuto zgubiłem, ale dłuto jest tu. Zaraz zobaczymy, co tu się podziało. Ramka z miodem. W tej ramce jest. Tu jest cała ramka miodu, bardzo ładna. Następna jest, wychodzi czerw. Ta cała zaczerwiona. Musimy matkę odszukać. Jaja są, czyli matka na pewno jest, ale w czerwiu trutowym też były jaja. I tam też pewnie była matka dzisiaj. Albo wczoraj. Szukam tak szybko, bo muszę co? Jest mateczka na tej ramce, puściutka. Czyli czerw tutowy. Też się przybliżymy. Bardzo, bardzo piękne języczki pociągły. No i trzeba będzie ściąć to wszystko. Doprowadzić do ładu. Pięknie się napracowały. A ja im to zniszczyłem. Też jest czerw. Patrzę, w których ramkach jest najwięcej tego świeżego miodu i to wycinam. Też jest. Nie robię tak już cały przegląd, bo wiem, co się dzieje w gęzach. Gdzie widzę czerw, to wyciągnę. Tu pewnie pyłek będzie tak. Piękny pyłek, zresztą cała ramka. No i ponownie tu widzimy, jest świeży pokarm. Szcząchamy, obcinamy i tak w każdej rodzinie. No i niestety nie udało się, oberwała się ramka. Będą miały do czerwienia sporo.
cały jestem teraz w miodzie. Także muszę iść się umyć i cięcie. Tu widzimy, była dana nadstawka ponad tydzień temu. Był susz węzła i tak dalej. Zobaczymy, czy coś mają w tych nadstawkach. Tu widzimy, że się pięknie błyszczy na kropik. O, widać łatwo. Tu pół nadstawkowe jest te świeże, są jeszcze suche, przynajmniej ta. Ta też jest pełna, bardzo pięknie. Ta jest sucha i jeszcze patrzę, czy czasami matka nam jajka jakoś nie dała. Jak daje jajko chociaż jedno, to trzeba już dawać kratę ogrodową, żeby ją trzymać na tym dolnym korpusie. Nie wiem, jak to jest gniazdo, nie było zaglądane, dokładane. A już widzę, że trutni są, bo latają koło ucha. Ta to już w ogóle jest sztos, piękna rameczka, cała zalana. Czyli teoretycznie mają tyle jedzonka, że można by było im powyciągać wszystkie ramki z dołu, ale jeszcze poczekamy. Jeszcze poczekamy sobie tam tydzień i zobaczymy, jak się za tydzień sytuacja rozwinie. Na razie rzucimy okiem do gniazda. Może dużego tonażu jeszcze nie ma, ale już coś jest. Ta rodzina jest wybitna dla mnie. Wybitna jest, fajna. W zeszłym roku dała najwięcej miodu. Teraz też ma fajną ilość, jak na chwilę obecną. Jeszcze jesteśmy całkowicie przed całym pożytkiem. Wyciągniemy ramkę, nie wiem którą. Jeszcze muszę wyciągnąć tą, bo tamta jest przyklejona. Widzimy, jest fajna rameczka, by była do wycofania, ale na razie przeglądniemy. W tej rodzinie jeszcze muszę wymienić dodatkowo paletę, bo już się ugina, a nie chcę, żeby w sezonie pękła i poszło wszystko na dno. Ta będzie do wycofania. Do wycofania, ale jeszcze przeglądnę wszystko i ocenię. Tu matka złożyła jajka. No i już są założone dwie miseczki, a nawet więcej jak dwie, cztery. Ja podejrzewam dlaczego, ale nie będę mówił głośno. Zobaczycie sami. Tu jest mateczka z którego roku? Czerwony, żółty. No, trzylatka. Ale jak na trzylatkę, bardzo ładnie czerwi. Ta też jest cała już larwa, poszywane będzie. Z niej sobie pociągniemy parę matek, około 5-6, albo nawet 10 dla siebie. Już będę wymieniał wszystkie i zobaczę, jakby ktoś chciał odkład, no to do odkładów zakupię matki. Tu widzimy fajną trutową ramkę, mają dużo trutnia. Czerwiu trutowego jeszcze nie wycinamy. Może niektórzy mają tą praktykę i wycinają, ale ja jeszcze nie, gdyż na chwilę obecną tej warrozy nie jest dużo. Nie ma takiej całkowicie potrzeby tego niszczyć trutnia. Zaczniemy wycinać w późniejszym okresie. Bardzo pięknie czerwi, bardzo. Czerw na 7 ramkach.
tu jest cała ramka pyłku. Dosłownie cała. Takiej powiem, że oddechy do dechy nigdy nie miałem. No ale na indyk było mało tego, także no niestety zostanie. Jeśli bym wiedział, że kwitnie mniszek, to znaczy bym wiedział. Wiem, że za chwilę zakwitnie. Tą ramkę wycofujemy. Będzie dla odkłada. Będzie dla odkładu. Ja im tu wrzucę taką rameczkę. One muszą wybudować trutnia. Nic innego nie wybudują, bo trutnia mają mało. Będą się bawiły pszczółki. Na tej ramce były chyba jajka. Tak, jajka, czyli tą ramkę tu. Trochę przycieśnimy. I wrzucimy ramkę z pokarmem. Rameczkę z pokarmem. Mają rameczkę. W sumie już wiem, o czym nagram. W poniedziałek nagram tą rodzinę, czy odciągła, co zaczęła robić na tej ramce i inne, czy coś robią na tych ramkach pracy. Takie 3-4 wybrane rodziny. 3-4 wybrane rodziny. Tu widzimy, coś dziwnego budują. Taki wosk warto zbierać. Potem się go przetopi. I co jeszcze? Wycofaliśmy ramkę z pokarmem. One będą wiedziały, że mają mniej. Jak będą wiedziały, że mają mniej, mają z czego, będą więcej odkładały teraz do nadstawki. Tylko jest druga strona medalu. Jeśli się pogoda zepsuje, przestaną odkładać do nadstawki, a zaczną wybierać właśnie z tej nadstawki. No ale takie życie. Gdy się od tegujcie. Także stop. Widzimy się przy następnej rodzinie. Jest to rodzina, jak ja to mówię, na chwilę obecną rekordzista. Najwięcej nam dała wszystkiego. I jak to widzimy, pszczół na powałce multum. Ale nas interesuje, co w środku tych gramy jest. Ja już widzę, co jest. Wy jeszcze nie widzicie. Na razie, żeby zrobić napięcie, damy ramkę z boku. Ramka z boku, bam, 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 zaczerwione natrutnie. Czyli musimy odszukać matkę i dać już przegrodę. Ta rodzina dostała chyba w środę. Chyba tak, chyba w środę. Albo w sobotę tydzień temu. Już widzimy, jest na krok. Ciekawe jak ramka węzy, która była podana. Ramka węzy, która była podana, też jest na krop w niej. Ramka suszu, cała zalana obustronnie, żeby nie było. O, i mamy naszą panią. Numerek 8, czyli to jest
matka z mojego chowu to jest matka brana z Włoszki. Ja sobie ją złapię do łapki. Puszczę ją na wylotek. Kurczę, no muszę jakoś to zrobić, żeby ją wpuścić do rodziny. Idzie na dół i chyba zeszła na dół. Ale zaraz będziemy wyciągali ramki, to będziemy wiedzieć, czy zeszła na dół, czy nie. Widzimy. Następna ramka, także zalana. Czyli hodowla swoich matek ma to plus, że mamy gen, który przystosowuje nam je do danej okolicy. Bardzo pięknie zalane, czyli tak naprawdę te dwie z krawędzi nie były ino zalane, no i te dwie. Zobaczmy na tą. No, ta też jest zalana, tylko trzy ramki nie są zalane. Ja im już muszę dać kratę odgrodową, bo matka wyszedła do nadstawki i chce czerwić w niej. Co może oznaczać tylko jedno, że na dole już nie ma miejsca. Nie ma miejsca i trzeba matce to miejsce zrobić. Rodzina miodna. Fajna rodzina. Także dostanie całą nadstawkę. No. Jak na tą chwilę jest co podnieść. No i tu musimy wyczyścić wszystko na glans, żeby dać ten zatwór. Nie zatwór, tylko kratę odgrodową. Na pewno to poskutkuje mniejszą ilością miodu. No ale tą ramkę bym chciał wycofać, gdzieś jest na niej dużo wszystkiego. Tu jest pięknie zaczerwione. Rodzinka 10/10, najsilniejsza, a nie była z początkiem sezonu jakoś wielce silna. Wielce silna, a teraz tak się wybiła do przodu, przegnała wszystkie rodziny. Takie rodziny trzeba już pilnować. Wejdą stan rojowy i po nas. Tu jest mieszanka pewnie krainki z Włoszką. I widać wyższą pszczoły, ciemniejsze pszczoły, jaśniejsze. Sama matka jest taka fajna kolorku, jasna. Tu jest trochę na kropu naniesione, ale też jest czerw. Tu widzimy trutnie. Trutnie są ciemne, takie w sumie ciemniejsze od bakwasta, jaśniejsze od Włoszki. Tu się wygryza trutę i tu jest pył tumultum. Co do miodności, to ta rodzina to jest naprawdę super. Tu jest też wszystko co wolne zaczerwione z jednej, z drugiej strony. No, ewidentnie matka nie ma miejsca. Nie ma miejsca i trzeba to miejsce zrobić. Tu jest pyłek. Tego w pyłku w rodzinie jest za dużo.
za dużo i one go tak nie spożytkowywują. Tu też będzie cała ramka pyłku, ta idzie do wycofania. Tak. No ale jest nasza panna. No niestety ramka nie pójdzie do wycofania, bo jest na niej cier. Tu jest trochę kulek czerwu. Szkoda. Mógłbym ten czerw zniszczyć, ale ja sobie no zobaczę. Kiedy mi się wygryzie, oszacować sobie. Najwcześniej się wygryzie za 7 dni. Czyli jest problem. Jest problem. Nie, ci wlezły i wlezły. No i pszczoła mi wlazła pod kapelusz, mi latała między oczami, ale mnie nie ugryzła. No i wracając do tej rodziny, jest tu problem, bo pasowałoby wycofać ze dwie ramki, no a wycofamy tylko jedną. O, nic się nie boję. Nie wiem, jaką tą ramkę jej dać. Czy węza, czy natrutnia. Dam wędzę, gdyż natrutnia to ona komórek ma trochę. Nie ma też co przetrutowywać rodziny. Za tydzień po prostu dostanie tą ramkę natrutnia. Tu też jest niemało pyłku. Teraz może opuszczę, bo one są takie wściekławe czasami. Dajemy kratę odgrodową. Kratę odgrodową, żeby matka już nie kombinowała u góry. Kratę dajemy. W sumie to nie ma znaczenia dla pszczół. Tak jak poławia pszczół. Wkurzają się i tyle. Widzimy, już przeszła jedna pszczoła, czyli nauka dość szybko mi poszła. I zawsze te grube płyty mają to w sobie, że nie pasują. Nie mówcie, że trzeba będzie wszystkie przerabiać. Nie. Naszła nadstawka. Jeśli rodzina utrzyma rozwój, trzeba będzie za niedługo dokładać cały korpus węzy, żeby miała co robić. Także ja się z wami żegnam. Do następnego razu. Komentujcie, subskrybujcie. Ten odcinek będzie dużo dłuższy niż zwykle, także oceniajcie, oglądajcie.